Witam wszystkich Państwa w odcinku 24. Drodzy Państwo, no niestety nie udało mi się wszystkiego Państwu przekazać w odcinku 23 odnośnie szczepionki przeciw WZWB. Dlatego temat ten przez chwilkę jeszcze będziemy kontynuować. Nie zależy mi na tym, żeby robić coś po łebkach i żeby robić coś szybko, tylko po to, żeby filmik był krótki. Staram się, żeby te filmiki były krótkie, ale czasami ze względu na temat i jego obszerność, no, tego się tak nie da zrobić, ponieważ na początku powiedziałem, że nigdzie się nie spieszymy. Mamy czas. Najważniejsza rzecz jest to wszystko przeanalizować i dobrze zrozumieć żeby uzbroić się w argumenty. Dlatego wybaczycie państwo mi może, ale będziemy kontynuować ten temat tutaj jeszcze przez chwilkę, dlatego że on jest niezwykle, ale to niezwykle istotny. Otóż tak, do tej pory stwierdziliśmy, że jedną z najważniejszych informacji, jakie przekazuje nam Producent, no w tym przypadku tej szczepionki, są informacje te, które zebrano już po wypuszczeniu tej szczepionki do powszechnego użycia. Dlatego, że, tak jak mówiliśmy wcześniej, te badania krótkotrwałe, które tam są wykonywane przez 4, 7 dni, miesiąc, czy coś takiego, one niewiele znaczą. Podkreślam właśnie, tu ogromną wagę, właśnie. Tego doświadczenia klinicznego już po wypuszczeniu szczepionki, po zastosowaniu jej. I tutaj, właśnie ten paragraf, w szczególności 6.2, jest to paragraf nie do pominięcia, i on jest, uważam, jeden z najważniejszych, bo cały czas mówimy tutaj o bezpieczeństwie szczepionek. W związku z tym, doszukujemy się prawdy, co się dzieje po podaniu tej szczepionki w okresie już dłuższym. To jest jedna sprawa i na znacznie większej populacji. Bo jak państwo wiecie, do tych tak zwanych testów klinicznych, bo to nie są badania, to są testy kliniczne, bierze się niewiele osób. A tutaj paragraf 6.2 pokazuje co tak naprawdę w większej populacji się dzieje, chociaż tak jak powiedziałem, zgłoszenia jakie y, y, oni Otrzymują, nie są zgłoszeniami yy, śledzonymi. To znaczy, to są zgłoszenia yy, nie wymagające jakiegokolwiek obowiązku, czyli te przypadki, o których yy, omawialiśmy sobie wcześniej, są zgłaszane na zupełnie takiej ochotniczej zasadzie. O czym producent tej szczepionki wyraźnie nas zawiadamia. Czyli gdyby teraz prowadzić szczegółowy rejestr, ale u wszystkich osób, które zostały zaszczepione, wiadomo, ta sytuacja by wyglądała dużo, dużo gorzej. No i tutaj wracając z powrotem do tego naszego dzisiejszego tematu, chciałem zwrócić uwagę na to, że jedną z takich najważniejszych cech. Czy też problemów, jakie wystąpiły po podaniu szczepionki przeciw WZWB, no to właśnie było wystąpienie tych schorzeń, które producent wykazał uczciwie, w miarę, wykazał swojej ulotce, natomiast te informacje nie znalazły się w ulotce dotyczącej tego samego produktu, ale w języku polskim. Chociaż doskonale wiadomo, że każdy lekarz, który czyta uważnie ulotkę, wiedząc o tym, że właśnie w tych doświadczeniach, już po zastosowaniu szczepionki B, ale na znacznie większej populacji doszło czy dochodziło do właśnie tego typu potwornych schorzeń, jak właśnie stwardnienie rozsiane, czy czy te neurologiczne schorzenia, paraliże, no to wtedy polski lekarz prawdopodobnie zastanowiłby się kilka razy, zanim by taką szczepionkę podał. Natomiast no, to jest w ulotce polskiej napisane tak, żeby ten temat ukryć, spłycić i polskim lekarzom niczego na ten temat nie mówić. Nie wiem, dlaczego tak jest, można się oczywiście domyślać. Drodzy Państwo, dla, dla przypomnienia proszę popatrzeć na również informacje zawarte w ulotce producenta tej szczepionki. To jest szczepionka typu DPT, a więc to jest szczepionka dyfteryt, tężec koklusz. I dla przypomnienia, bo mówiliśmy o tym wcześniej, ale jest to w tej chwili uważam jak najbardziej na czasie, proszę popatrzeć w tej rameczce na dole, gdzie właśnie producent opisuje, co, e, jakie przypadki, jakie ciężkie przypadki w szczególności e, zauważono po już wprowadzeniu szczepionki. Na rynek. Proszę popatrzeć tutaj w tej, tej ramyczce, ile tego tam naprawdę jest. No i oczywiście, producent wyraźnie wskazuje, że jedną z powikłań jest autyzm. O autyzmie powiemy sobie troszeczkę później, dlatego że udowodnię Państwu, że jakkolwiek autyzm czy całe spektrum schorzeń. Związanych z autyzmem jest przerażające i jest bardzo szerokie. To jeśli chodzi o ilość występowania przypadków autystycznych czy autyzmu w Polsce, to jest to nic w porównaniu z innymi schorzeniami, również i równie poważnymi. Ale wracamy do tematu. Proszę popatrzeć. Tutaj producent pokazał wyraźnie właśnie, że już po zastosowaniu tej szczepionki e, e, w szerszym użyciu stwierdzono właśnie, że wywoływała też autyzm. No i proszę tutaj popatrzeć znowu ta sama szczepionka. Ta sama szczepionka, ale ulotka przetłumaczona na język polski. Proszę zwrócić uwagę również na to, że tam na górze, na samym górze widzicie Państwo. Następujące dodatkowe działania niepożądane zostały zgłoszone po wprowadzeniu do obrotu szczepionki TryPacel. A więc mówimy dokładnie o tym samym. No i drodzy Państwo, szukajcie, gdzie jest ten autyzm. Ta sama szczepionka tylko już w tłumaczeniu polskim, gdzie zniknął autyzm. Słowo autyzm wielu pediatrów mogłoby wręcz przestraszyć, dać im coś do myślenia, Chociaż, tak jak mówię, autyzm, jeśli chodzi o liczbę występujących przypadków, jest, Problemem stosunkowo niewielkim, powtarzam, jeśli chodzi o liczbę występujących przypadków. W porównaniu z liczbą dzieci, które mają, cierpią z powodu uszkodzeń ich organizmów, których nie da się zaklasyfikować jako autyzm. Dlatego to jest niezwykle, niezwykle ważne, bo autyzm natychmiast włącza. Różnego rodzaju alarmy, dzwonki alarmowe, i słusznie tak to powinno być, i dlatego właśnie zwracam uwagę, że lekarzom polskim z jakichkolwiek powodu nie mówi się o tym, bo ulotka nie zawiera tego schorzenia, polska w języku polskim. Natomiast y Zawiera ta ulotka inne schorzenia, na które już się mniejszą z, zwraca uwagę, a jednocześnie to są schorzenia, które są niezwykle, niezwykle poważne. Tylko ten autyzm zawsze zwraca uwagę. Dlaczego więc nie umieszczono tego w ulotce w Polsce dla lekarzy, dla rodziców? Drodzy Państwo, a teraz przedstawię Państwu znowu informację natury niezwykle istotnej, krytycznej, samej w sobie, bo stwierdzono około 60 szkodliwych efektów stosowania szczepionki przeciw WZWB. W stosunku do dzieci nieszczepionych, liczba zgłaszanych przypadków. Z problemami z wątrobą u dzieci poniżej 6 roku życia, ale tych zaszczepionych wzrosła o 294%. Inaczej mówiąc, dzieci zaszczepione szczepionką przeciw WZWB mają problemy z wątrobą zwiększone o 294% prawie 300%. Journal of Epidemiology. To jest źródło, tam to jest opisane. Hepatitis, czyli zapalenie wątroby, wynikające z zastosowania szczepionki przeciw UZWB, problemy gastryczne, zaburzenia funkcji wątroby w ogóle, opisał to Journal of Hepatology. Wpływ na zmianę ekspresji genów. Opisano to. John of Molecular Biology. Drodzy Państwo, tyle razy mówię, powtarzam, w jaki sposób dzieci nasze są genetycznie modyfikowane. Różnymi sposobami i na różne sposoby, różnymi substancjami. No to nas tutaj, genetycy się na ten temat wypowiedzieli sami, że wpływa ta szczepionka na zmianę ekspresji genów. To z kolei, jak wiadomo, doprowadza do różnego rodzaju schorzeń, schorzeń uwarunkowanych genetycznie, nieuleczalnych. Te schorzenia, ponieważ mają podłoże genetyczne, są przekazywane następnym pokoleniom. Chłopcy zaszczepieni tą szczepionką są trzy razy bardziej narażeni na wystąpienie autyzmu. Opisano to w żurnalu pod tytułem Journal of Toxicology. No, i tutaj jest istotna sprawa, o czym już wcześniej mówiliśmy, że istnieje związek pomiędzy tą szczepionką i zwiększonym ryzykiem wystąpienia stwardnienia rozsianego. Przecież producent nawet o tym powiedział, producent tej szczepionki, a opisał to Journal of Neurology. To trzeba czytać. No właśnie, dorośli. Dwa do trzech lat po szczepieniu tą szczepionką wykazują, że w prawdopodobieństwo wystąpienia u nich stwardnienia rozsianego wzrasta wielokrotnie. My w tej chwili widzimy w Polsce po prostu wysyp stwardnienia rozsianego. Młodzi ludzie chorują na to niesamowicie. Trzeba porozmawiać tylko z lekarzami, z neurologami. Oni to wszystko potwierdzą. Kiedy właśnie naukowców, lekarzy. Którzy dopuszczali tą szczepionkę do obrotu, zapytano, co tu się dzieje, dlaczego tak jest. Odpowiedź brzmiała tak. Nie wiedzieliśmy, że takie coś wystąpi. No i drodzy Państwo, ja już staram się bardzo powstrzymać moje emocje. Zostawiam to Państwu. To dr Rasej Blylock właśnie ujawnił to wszystko. To jest właśnie doktor, który przez wiele, wiele lat studiował zagadnienia dotyczące niebezpieczeństwa szczepionek, w szczególności, w szczególności ich negatywnego działania na, na mikroglej w mózgu, co opisaliśmy sobie bardzo dokładnie w pierwszych częściach, bo to jest właśnie neurolog, neurochirurg, który pokazał mechanizm. Który towarzyszy temu, że po zaszczepieniu dziecka skutki uboczne podania szczepionki y, mogą wystąpić za 3, 5, 10, 15 i 20 lat. To, co nam się cały czas mówi, y, a więc to, że jeżeli coś się złego stało z dzieckiem w ciągu pierwszych czterech tygodni, to może to mieć łaskawie związek ze szczepionką. Y, ta y, Nigdy nie wiadomo, nigdy nikt nie powiedział, dlaczego te cztery tygodnie są taką magiczną datą. Jest to po prostu nieprawda. I dr Blalock właśnie to wykazał. A teraz proszę popatrzeć na tą publikację. Ja uważam, że jest to w tej chwili jedna z najważniejszych informacji dotyczącej bezpieczeństwa szczepionek. To są informacje, których nigdzie nie publikuje się. Proszę popatrzeć, jak to naprawdę wygląda. Ta publikacja dotyczy badań, które przeprowadzono na 650 dzieciach zaszczepionych i niezaszczepionych, które były w systemie takiego edukacji domowej. W Stanach Zjednoczonych rodzice mogą wybrać taki system, gdzie Sami kształcą dzieci zgodnie z, pro, z programem, i tak dalej, ale edukacja odbywa się w domu. Zwracam Państwu uwagę na to, że dane, które za chwilkę Państwu przekażę, to są dane wynikające ze, z takich badań pilotażowych, czyli najprawdopodobniej jest jeszcze gorzej. Ale co te dane mówią? No, właśnie mówią o tym, że w porównaniu z dziećmi, które nigdy nie były szczepione, u dzieci, które były zaszczepione w pełni, ryzyko wystąpienia schorzeń takich jak na przykład alergie wzrosło o 390%, aż. Ryzyko wystąpienia ADHD wzrosło o 420%. 420% również nastąpił wzrost ryzyka wystąpienia autyzmu. 290% egzemy. 520% problemów związanych z uczeniem się. To jest ogromny problem w Polsce, który w tej chwili zauważają polscy psycholodzy no i przede wszystkim polscy nauczyciele. Niewiele z państw, niewielu z Państwa wie, że... W, w polskich szkołach w tej chwili y, tworzy się specjalne klasy dla dzieci opóźnionych w rozwoju. Do tego jeszcze sobie później wrócimy, ale to zjawisko bardzo ostro już występuje w Polsce. Mamy w tej chwili setki, tysiące dzieci z zaburzeniami y, uczenia się. To są dzieci, które są y, jak gdyby cofnięte w rozwoju. Ale czy to są dzieci zdrowe? No oczywiście, że nie są to dzieci zdrowe. Pytanie zachodzi, czy w takim razie y, liczba tych dzieci jest gdziekolwiek ujawniona jako poszczepienne odczyny niepożądane. Oczywiście, że nie. No i dalej w tych badaniach stwierdzono, że nastąpił wzrost o 370% aż wystąpienia różnego rodzaju problemów związanych z neurorozwojem, tak to tutaj jest określone, a więc rozwojem układu nerwowego. Zwracam uwagę państwu na to, że to są niezwykle ciężkie schorzenia. Jakkolwiek nie polegają one na tym, że dziecko jest obłożnie chore i leży w łóżku. Również zwracam uwagę na to, że, powtarzam, tego typu schorzenia u tysięcy dzieci nie są odnotowane jako niepożądane odczyny poszczepienne. Co dalej w tych badaniach wyszło? Otóż u dzieci, które były. W pełni zaszczepione, ale wcześniaki, mówiliśmy o tym już we wcześniejszych filmikach, że publikacje, badania naukowe wskazują na to, że w żadnym przypadku nie wolno wcześniakowi podawać jakiejkolwiek szczepionki. No i tutaj proszę popatrzeć, u takich dzieci właśnie zaszczepionych, w pełni zaszczepionych wcześniaków, wystąpienie, ryzyko wystąpienia właśnie takich. Schorzeń, o których wcześniej mówiliśmy, wzrosło o 1450%. To jest niewyobrażalna rzecz. Tu chodzi oczywiście o wszystkie schorzenia dotyczące rozwoju układu nerwowego, trudności w uczeniu się, ADHD, autyzmu, w porównaniu oczywiście z dziećmi, które były wcześniakami, ale nie były zaszczepione. To są jak najbardziej oficjalne dane. One mogą każdego rodzica wprowadzić w przerażenie. Tylko, że, tak jak powiedziałem, nikt o tym w Polsce nie mówi. Tutaj macie Państwo również część tej publikacji fragment, który mówi, że CDC w 2001 roku. W sposób zupełnie niezamierzony przeprowadziło sobie również porównanie dzieci, które były zaszczepione szczepionką właśnie przeciw WZWB w ciągu pierwszego miesiąca życia i dzieci, które tą szczepionką zaszczepione nie były. Drodzy Państwo, te dane były znane CDC od dawna, ale one były ukryte. Miały nigdy nie być opublikowane, ale właśnie otrzymano te informacje, prawnicy te informacje zdobyli, korzystając z prawa do ujawnienia publicznych informacji, i tak dalej. Pytanie zachodzi, dlaczego CDC to ukrywało? Przecież to są informacje jak najbardziej istotne, ważne, powiedziałbym kluczowe, bo mówimy tutaj o dzieciach. Które były zaszczepione szczepionką przeciw WZWB. No i co się okazało? Okazało się, że w porównaniu dzieci, które zaszczepione były szczepionką przeciw WZWB w pierwszym miesiącu życia, w porównaniu do dzieci, które nie otrzymały tej szczepionki w pierwszym miesiącu życia, u dzieci zaszczepionych, Ryzyko wystąpienia ADHD, uwaga, wzrosło o 829%. No i teraz coś, co najbardziej właściwie wszystkich interesuje, a pokażemy później, że są inne, znacznie gorsze rzeczy. No ten straszliwy autyzm, tu w tym przypadku, powtarzam oficjalne dane, ryzyko wzrostu autyzmu, przypadków autyzmu, ryzyko to wzrosło o 762%. Mam nadzieję, że to wszystko jest głęboko przyjęte przez państwa, bo to są liczby, które są przerażające. O 638% wzrosło ryzyko ADD i o 565% wzrosło ryzyko występowania różnego rodzaju tików. Drodzy państwo, Porozmawiajcie z rodzicami, porozmawiajcie z psychologami. W tej chwili występuje lawina różnego rodzaju występowania tików u dzieci. To są różne rzeczy. To są różne rzeczy. To są odruchy, to są takie na przykład rzeczy, że dziecko nagle siada i zaczyna rączką uderzać się po głowie. Tego nie można zatrzymać. To też należy do tego typu zachowań. Dalej, co, co okazało się. Otóż prawie 500% o 500% wzrosło ryzyko wystąpienia zaburzeń snu u dzieci? Przecież jest to poważne zaburzenie zdrowia dziecka, bo wiemy, jaki wpływ na rozwój dziecka ma prawidłowy sen, i zaburzenia snu dziecka są najczęściej chyba zgłaszanymi problemami, ale czy one są odnotowywane jako Niepożądany odczyn szczepienny? Oczywiście, że nie. O 500%, o 206% wzrosło ryzyko wystąpienia opóźnienia w mowie dziecka. Dzieci w tej chwili zgłaszają rodzice, zaczynają mówić o dużo, dużo później niż normalnie to, to było. Czy jest to zdrowe, czy jest to normalne, bym powiedział? Oczywiście, że nie. Czy jest to zgłaszane jako NOB? W żadnym przypadku. Wielokrotnie w, w prasie, radio, telewizji, w mediach występują e, ludzie, którzy mówią: Ale gdzie są badania, gdzie są badania, gdzie są dowody na szkodliwość szczepień? No przecież to są najlepsze dowody. Najlepsze dowody, dlatego że są to dowody, które pochodzą. Właśnie z instytucji, która zajmuje się zbieraniem takich dowodów. To jest właśnie CDC. Cóż jeszcze więcej można chcieć? Dlaczego w takim razie tego typu informacji dotyczących katastrofalnych problemów zdrowotnych, występujących w ogromnym stopniu, tego się nam nie mówi? Czy słyszeliście Państwo, żeby tak zwane ruchy proszczepionkowe kiedykolwiek publikowały tego typu dane? Ja tego nigdy nie widziałem. A przecież, jeżeli my mówimy, że ryzyko wystąpienia autyzmu formalnie, oficjalnie po szczepionce, samej szczepionce przeciw WZWB wzrasta o 762%, przecież to jest katastrofa. A dane te, zwracam uwagę jeszcze raz, dotyczą tylko szczepionki przeciw WZWB. A przecież dziecko nie dostaje. Tylko tej szczepionki. Przecież w pierwszych dwóch latach życia dziecko dostaje już w tej chwili około 30 szczepionek. Czy ktokolwiek zbadał wtedy, zbadał o ile po dwóch latach wzrasta ryzyko wystąpienia właśnie autyzmu, czy to jest tylko 762%, a może to jest 2000 albo 5000%. Bo to dotyczy tylko jednej szczepionki. A we wcześniejszych filmikach, jak Państwo, jeśli ktoś z Państwa oglądał, wykazaliśmy, jak funkcjonuje mózg w momencie jego rozwoju przecież pan dr Russell Blylock pięknie to wszystko wytłumaczył gdzie nałożenie się tych stymulantów w postaci bardzo dużej ilości tych stymulantów. W postaci szczepionek i tych substancji, które są toksynami zawartymi w szczepionkach niszczą mózg niesamowicie. A tutaj widzicie Państwo 762% wzrost autyzmu po jednej szczepionce. Mam nadzieję, że daje to komuś coś do myślenia. Przedstawiłem Państwu. Dowody, publikacje naukowe, wypowiedziała się nauka na ten temat. Dlaczego ciągle mówi się nam, że trudno znaleźć drugą grupę preparatów stosowanych w medycynie, która byłaby tak dobrze przebadana i tak bezpieczna jak szczepionki? To najlepiej sprawdzone preparaty farmaceutyczne w Europie. No, i ponownie. Wszystkie leki dostępne na rynku w aptece, w sklepie, w szpitalu, a lekiem są przecież oczywiście szczepionki, zostały wcześniej starannie zbadane pod względem spełnienia wymagań jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. W specjalny sposób dotyczy to szczepionek, które są szczególnymi produktami leczniczymi ze względu na znacznie szersze wskazania do stosowania niż typowe leki, co zwiększa wymagania dotyczące ich bezpieczeństwa. Amerykanie od lat domagają się przeprowadzenia formalnych badań dotyczących bezpieczeństwa szczepionek. Takich badań nigdy nie było. Nikt ich nie zrobił. Amerykańskie władze odmawiają przeprowadzenia takich badań. Na jakiej podstawie więc? Nasze urzędy, w tym przypadku Ministerstwo Zdrowia, mówi, że szczepionki są bezpieczne.